Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP24. W poprzednim odcinku mieliśmy Grand Prix Hiszpanii i nasze pierwsze zwycięstwo w karierze. Łatwo nie było, sam sobie oczywiście zrobiłem podgórkę, najpierw przewrotką, potem uzbierałem ostrzeżenia, że było long lap penalty, ale to i tak mnie nie zatrzymało i teraz pora tutaj na Grand Prix Francji. No i tutaj też widzimy, będzie rywalizacja na dystansie dwóch wyścigów z kolegą zespołu i przenosimy się już na tor. Tutaj też zapowiada się dosyć łatwy weekend. Może nie aż taki łatwy jak w Hiszpanii, ale też nie powinno być problemu tutaj, żeby walczyć najpierw pierwsze pole startowe, a potem starać się o zwycięstwo w wyścigu. Czterdzieści cztery dziewięć. 44,2 pojechałem w treningu. Tu wszystko jest gotowe. No to wyjeżdżamy. Trwa oczywiście ta pasja, znaczy nie pasja. Ta pasja nagrywania tych odcinków jeden za drugim pod rząd to jest piąty odcinek z rzędu, jaki nagrywam. Nie wiem, czy jeszcze czasem nie nagram Włoch i Katalonii. To będzie w ogóle jakiś mój rekord. 7 odcinków z MotoGP z rzędu nagrać. Ale tam na Mugello na pewno skończymy, ponieważ po Mugello czeka nas z tego co widziałem właśnie już ten Kazachstan. I ta runda w Kazachstanie to będzie taka wyjątkowa runda. To jest oczywiście nowy tor, ponieważ to jest nowy tor, zawsze tak robię. Jeśli w kalendarzu pojawia się jakiś nowy tor, to poświęcam jakiś trening całości. Też no, nagrywam po prostu. Jeśli jest nowy tor, to poświęcam jeden odcinek na to, żeby po prostu się go nauczyć. Może tutaj sobie źle trochę zrobiłem. Nie zachowałem sobie odstępu. I tak będziemy się musieli tutaj zmagać, chociaż na przykład Nepa zrobi mi już tutaj pomoc. Zrobi mi już tutaj tunel. Za głęboko wpadłem tą szykanę, ale nie anulowało mi czasu. Jednak chyba będą potrzebne dwa okrążenia. No w tamtą szykanę to zdecydowanie za głęboko wpadłem. Tutaj jak to będzie wyglądało? Pół sekundy. Ale tutaj za szybko będzie. No pewnie jeszcze jedno okrążenie będę musiał zrobić. 44,0 pojechał Suzuki. Nie, i to jest anulowane okrążenie. No dobra, tego już nie cofam. To okrążenie nie było takie idealne. A ci zawodnicy tutaj? Next lap invite. Ale to jest też, no, jakim cudem
ścięcie tego zakrętu da mi jakąkolwiek korzyść w rozpoczynaniu następnego okrążenia. Teraz za to powinienem dostać anulowane następne ostrzeżenie, no bo sobie poszerzyłem tor. Mogłem szybciej wejść w ten zakręt ostatni. No i to bym jeszcze zrozumiał. Ładnie się zaczęłam te kwalifikacje. Impending, no, no i za to jest long clap penalty. Czy ja tutaj komuś przeszkodziłem? No tak, no, ale co, jaki, jak to jest wpływ w ogóle, jak to jest możliwe w rzeczywistości? Nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim, żeby po prostu zawodnik za to, że się tak po prostu przewrócił, że dostał long lap penalty. Impending to jest jakby zablokowanie, no coś takiego, ale nie ma czegoś takiego w rzeczywistości, że zawodnik się przewróci i za to dostanie long lap penalty, po prostu za to, że się przewróci. Jakby coś takiego było i zawodnicy dostawali long lap penalty za to, że się przewracają, to praktycznie przed każdym wyścigiem połowa stawki miałaby long lap penalty, no po prostu zapewnione. Ale tego już nie będę pomijał. I znowu, no znowu. Czemu? Za co long lap penalty? No za co? Za to, że się przewróciłem. To jest akurat do tej pory, to jest chyba największa wada tej gry. Mam 0,6 przewagi. Jest 43. Mamy pół sekundy przewagi nad kolegą z zespołu. Ja zrobię jeszcze to okrążenie. Tak po prostu dla siebie. Przedobrzyłem teraz z tym wyjazdem. Cały czas właśnie jeszcze mam w głowie to, że te wydarzenia, że za takie coś można tutaj long lap penalty dostawać. No i tak jak mówiłem, no może połowa stawki to nie, ale przynajmniej tak po 10 zawodników w każdej klasie miałoby long lap penalty przed każdym wyścigiem. The second Moto 3 qualifying session comes to a close. The results you see on the screen correspond to riders' starting order on the grid tomorrow. I mamy pole position, oczywiście przed Grand Prix Francji. No i teraz fajnie by było zamienić je na wygraną.
Welcome to all you bike fans. We're in France and broadcasting from Le Mans, one of the most iconic circuits. Our director takes us to the starting grid where riders are trying. Założę sobie pośrednie opony. Mimo tego, że tutaj nawet zalecają miękkie, ale to... Ja oczywiście sobie zakładam takie. Dobry start kolegi zespołu. Wyprzedził mnie na starcie. Go wypchnąłem, ale nie przewrócił się chyba. Nie przewrócił się. Czternaście punktów różnicy pokazuje między nami. Tylko się muszę upewnić. Tu źle zachowałem. Nie obronię się już przed tą przewrotką. A jeszcze stopiłem oponę na tym, na powrocie na tor. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą, a tutaj już się zakręt zbliżył i było za późno, żeby hamować. Nie miałem z tym problemu w kwalifikacjach, to oczywiście się w wyścigu pojawił ten problem, że przód zaczął się podnosić. To się nie mogło udać. Tu znowu szeroko, nie ma przyczepności. Tutaj też wyjeżdżam. No tu już teraz się obroniłem. Jest 16 miejsce. Tak powinienem zahamować. Powinienem być teraz z przodu, a nie tutaj gdzieś się przebijać jeszcze z tyłu. Mamy 15 miejsce, czyli punkt. No i tutaj mnie wróciło znowu. Mamy przewrotkę jakąś. Ale to nie był kolega zespołu. Popatrzył się na mnie Ogden. Za to nie dostałem ostrzeżenia. Niewiarygodne. Tam też były jakieś przewrotki.
Znowu tutaj będzie szeroko. Znowu tutaj jest szybko. Wywiozę kogoś prawie za tor. Jest tutaj teraz walka o ósme miejsce. Jeszcze może siódme wyprzedzę. Ale to już przedobrzyłem. No przynajmniej się zmieściłem tą szykanę, jednak to tempo straciłem. Chyba znowu jakaś była przewrotka. Ja miałem fatalne wyjście na prostą i zamiast wyprzedzić tego szóstego zawodnika już przedtem, to dopiero na hamowaniu może będę go wyprzedzał. No to się też nie mogło udać. A za to nie ma ostrzeżenia też. Za to już musiało być. Chociaż coś takiego samego zrobiłem na poprzednim okrążeniu i nie dostałem. W tych moich wyścigach to nigdy nie może być spokojnie. Zawsze coś tu się musi dziać. Jestem już niedaleko tutaj, ale lider i mój kolega z zespołu trochę tam odjechał. Wcisnąłem się tutaj. Znowu gdzieś tam była przewrotka z tyłu. Piąte miejsce, ale niedaleko tutaj do tej grupki z przodu. Oczywiście jadę najszybciej. No i w ogóle nie powinny mnie tutaj być nawet. Tak dobrze szło, tak dobrze szło, ale już tutaj nie mogło, to się już nie mogło udać. Drugie miejsce chyba już teraz będę miał. Nawet już podjechałem do kolegi zespołu bardzo wyraźnie. To jest piąte okrążenie z 11. Tu już jestem bardzo blisko. Po zewnętrznej się nie uda, nawet trochę wyjechałem. Oglądał się. Dostałem ostrzeżenie, teraz lekko go wypchnąłem. Wspólnie rozpoczynamy to ostatnie, no kolejne okrążenie.
czy będę w stanie teraz uciec, jak w Hiszpanii. Delikatny uścisk na wyjściu. To jest oczywiście runda, czy tor. Też runda, można powiedzieć, na której dosłownie za kilka dni, już nawet, może nawet tego samego dnia, kiedy ten odcinek wychodzi, to będą jeździli. Ja muszę uważać, żeby sobie nie nazbierać tych ostrzeżeń. Dwa chyba mam w tej chwili. Sekunda przewagi się zrobiła. No ogólnie to tutaj dosyć ciężkie zadanie dostaliśmy, ponieważ już w pierwszym naszym zespole, w którym jeździmy, i jest trzecie ostrzeżenie, zbieram te ostrzeżenia. Już w naszym pierwszym tutaj tym sezonie mamy takiego kolegę z zespołu, którego stać na to, żeby wygrać wyścigi. Tak jest, tutaj jeszcze uścisk. Ósme okrążenie z 11. Na razie się trzyma cały czas blisko za mną. Teraz się zrobiło ponad sekundę. Czułem coś takiego dziwnego, a za to też. No i jesteśmy znowu na limicie. A jeszcze zostanie 3 okrążenia. Kto by tam czekał 3 okrążenia? Już teraz long lap penalty zarobiłem. Gdzie to long lap penalty jest na tym torze? A już wiem gdzie. Bokiem na prostą startową, no ale niestety może nie efektownie to wygląda, ale czasu na tym straciłem.
3 okrążenia do końca. I oczywiście trzeba karę odbić. Oj, to w ogóle teraz zepsułem. No i za to nie dostałem ostrzeżenia. Za to nic nie dostałem. A za tamto, co zrobiłem, że wyjechałem na zewnątrz toru, za to już dostałem. Jest niedaleko mnie, a ja muszę wjeżdżać na to, na long lap penalty. Źle to zrobiłem. Za szybko. Za szybko jadę cały czas. No nadal za szybko. Przecież nie ma żadnego limitu prędkości, jeśli chodzi o wjazd na long lap penalty. No nie straciłem na tym tak dużo, ale to jest trzecie miejsce. I marne szanse, że uda się dogonić już ich. Ale przecież też nie ma żadnego limitu prędkości, jeśli chodzi o wjazd na long lap penalty. A my musimy tu zwolnić do 60 czy 50. Jeszcze 2 okrążenia do końca. 2 sekundy straty. Przewaga z tyłu, bezpieczna. Trzecie miejsce jest niezagrożone. Odrobiłem coś. No nie tak to powinno wyglądać tutaj w tym miejscu. Może jestem szybki na wejściu, ale na wyjściu z zakrętu już jest bardzo źle. Tu za wcześnie otworzyłem gaz. Wątpię, żebym to dał radę odrobić, tą stratę do nich. Ostatnie okrążenie. No raczej są już nie do złapania. Też teraz Suzuki popełnił błąd delikatny. No musiałbym się tutaj na absolutne wyżyny wznieść. Na limicie wpadałem ten zakręt, tak tylko czułem palcem, że już kontroler zaczyna
namówić, że zaraz się przewrócę. To za szybko nie, nie. Nie, to taką torpedą tutaj nie będziemy wpadać w nich. No i tak to znowuż. No jest odrobinkę za szybko. Odrobinę za szybko jest. Nie będę nawet już się ratował. A i tutaj nie ma przyczepności. No nie, po prostu musi być to trzecie miejsce. Ale to nie powinno być trzecie miejsce. To oczywiście powinno być zwycięstwo. I za to nie ma ostrzeżenia. Dziwna jest ta gra czasami. No a przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o tą rywalizację naszą, to jednak mój kolega zespołu nie wygra. No a my kończymy na trzecim miejscu. Co już powinno być zwycięstwo, ale tak to już bywa. Tak to już bywa. Kto mnie ogląda od dawna, to jest przyzwyczajony do takich tutaj wydarzeń. No i Suzuki troszkę powiększył przewagę w generalce do 34 punktów. Francja już za nami i teraz pora na Katalonię. Katalonia, potem Włochy i ten Kazachstan. Kończymy ten odcinek tak samo jak w Hiszpanii. Jak zwykle zrobiłem sobie pod górkę w Hiszpanii. Przynajmniej się udało, pomimo tych przeciwności, nawet nie losu, bo to sam sobie te przeciwności zrobiłem. W Hiszpanii się udało wygrać. Tutaj cóż, tylko i aż podium. A w Katalonii, cóż, będę próbował w końcu mieć taki wyścig, no, żeby nie było, no, tak jak teraz, że sobie robię pod górkę. Zbliżają się też oczywiście Włochy. Jedna z tych najfajniejszych rund w kalendarzu, przynajmniej dla mnie. I w obydwu tych rundach oczywiście liczę na zwycięstwa. Czy tak będzie? Zobaczymy. Do zobaczenia.